niezwykłą uroczystość upamiętnienia żołnierzy wyklętych. Dzisiaj spotykamy się w Rudzie Malenieckiej, oddać hołd, cześć i chwałę bohaterom dni tamtych tragicznych chwil dla Polski. Chwil, kiedy nawet po 1945 roku żołnierze niezłomni, jak nazywani byli przez służby bezpieczeństwa, wyklęci, mieli zostać zapomniani, grzebani w dołach. Historia miała o nich zapomnieć, ale nie zapomniała. I co pokazuje ta dzisiejsza uroczystość, przywracamy tą historię, historię tych naszych bohaterów, dzięki którym możemy żyć w wolnym, niepodległym, demokratycznym kraju. Patrz, chodź! Prezentuj! Broń. Cieszę się, że w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego mogę dzisiaj wziąć udział w tych zaszczytnych i wielkich patriotycznych uroczystościach w Rudzie Malenieckiej. Cieszę się, że te uroczystości pamięci żołnierzy wyklętych odbywają się już niemal w każdej gminie. Wielka zasługa nas jako społeczeństwa, bo dzisiaj tak naprawdę to, co możemy dać tamtym, którzy przelali krew za to, żebyśmy mogli żyć w wolnym kraju, to pamięć. I to, co pokazuje ta dzisiejsza uroczystość, co pokazują czcigodni kombatanci zgromadzeni podczas dzisiejszych uroczystości goście, pamiętamy. I to jest to, co możemy jedynie i aż oddać bohaterom tamtych dni.